Witam na moim kanale. Zgodnie z życzeniem, wróżba partnerska. No więc, potasujemy porządnie karty i zobaczymy, co tam ciekawego was czeka. Dobra, karty są w miarę potasowane. Przełóżmy lewą ręką na trzy i złóżmy układ partnerski. Karty w środku i karty na każdą osobę. Co tutaj jest fajnego w środku? W środku jest tutaj trójka kielichów. Taka ta ogólnie oznacza y, uczucia, emocje związane z miłością, z kimś. Czasem kimś trzecim w związku, e, ponieważ tutaj jest osoba, która spogląda na jakąś e, osobę stojącą z tyłu. Mo, może nie do końca. E, często to są jakieś flity, e, ale tutaj jest to tyle ciekawe, że drugą kartą w tym układzie jest dwójka mieczy. Tutaj ta karta przeznacza, oznacza przedstawia taką osobę, kobietę, która stoi na granicy światów między wodą a ogniem. W tym układzie. Sugerowałoby to, że to kobieta jest tą osobą, która trzyma ten związek jakoś tak w całości. I nawet nie ma, takich, nie ma takich rzeczy, których nie można pogodzić. Nawet ogień i woda zawsze może znaleźć jakieś wspólne porozumienie, właśnie jeżeli jest ktoś, kto tego dopilnuje. Zobaczmy, co tutaj jest w kolejnych układach. Więc, jeśli chodzi o Tą stronę dotyczącą kobiety. Jest tu as kielichów, czyli takie, to jest karta, która jest taka najsilniejsza, jeśli chodzi o uczucia, bo to jest taka kwintesencja uczuć, to jest y, miłość, poczucie y, bycia z kimś. Y, to jest taki anioł, który się tym opiekuje związkiem i tutaj przez cały czas on jest. Y, drugą kartą jest tutaj Sprawiedliwość, czyli. Coś, może nie tyle proces, no bo to są rzeczy związane ze sprawiedliwością. Czyli tutaj, jakby te uczucia dominują nad, nad taką potrzebą sprawiedliwości. I co zagraża z tej strony, właśnie od kobiety, to jest dziesiątka buław, czyli takie codzienne sprawy, taki labirynt codziennych spraw, który. No, Ciężko jest przeżyć, bo jeśli chodzi o miłość, to fajnie wszystko świetnie, ale jeśli chodzi o życie codzienne, dzień po dniu i to pranie i to gotowanie, no to tutaj to może to właśnie może męczyć. Jeśli chodzi o faceta, to po kolei. Yy, tu jest trójka. Buław, czyli to jest oczekiwanie czegoś, szukanie czegoś nowego, też jakieś oczekiwanie podróży. Jeśli chodzi o związek, no to, to znaczy, że, że ten, ten facet potrzebuje jakiejś nowości, jakiejś, czegoś, co go zaskoczy. Tu jest odwrócony. Papież, który mógłby oznaczać troszeczkę brak zaufania, że tutaj jest jakaś utrata zaufania przez, przez kogoś bliskiego, ale co jest bardzo fajne, to jest ta ostatnia karta. To jest magik, to jest taki facet, który umie wszystko zaczarować. Umie coś tak powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że coś, coś się uda, wyciągnie coś z niczego, potrafi sprawić czary. I to są takie czary pozytywne w tym sensie. Magi, też takiej magii miłosnej, że, że niby, kurczę, może łobus, ale trzeba go kochać. I w tym układzie myślę, że nie jest najgorzej. Chociaż rzeczywiście te, te sprawy codzienne, szczególnie one, one właśnie kobietę mogą trochę przytłaczać, troszeczkę męczyć. Trzeba męczyć faceta, żeby on wam pomagał w tych sprawach codziennych i i co? I wtedy się nie będzie zaglądał za nowymi rzeczami. Nie, no to nie tak. Eee, trzeba mu dać też troszeczkę tej miłości i, i, i pozwolić mu, żeby właśnie zaczarował to wszystko. A te sprawy codzienne, no cóż, nie zawsze są takie proste. Dzięki i zapraszam na mój kanał.